Może pozwólmy jeszcze komuś innemu też zadać pytanie? Dobrze, już teraz idę do tyłu. Dzień dobry, Grażyna Kołder, architekt. Ja może z tego miejsca będę mówić. Każdy ma prawo odpowiedzieć na pytanie. Dziękuję. Przepraszam, Wojciech Jakubiec. Ja formalnie chciałem poprosić o to, żeby każdy z kandydatów na burmistrza miał prawo odpowiedzieć na zadane pytanie. Każdy. To było konkretne pytanie do konkretnego kandydata. Myślę, że każdy ma prawo odpowiedzieć na zadane pytanie. Ja pokrótce kilka kwestii. Kilka kwestii chciałam poruszyć. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać. Pierwsza rzecz to transport. Pan burmistrz powiedział, że podobno zmieniły się jakieś plany związane z przywróceniem linii kolejowej Cieszyn-Goleszów. 29 września Głos Ziemi Cieszyńskiej napisał, że szanse na przywrócenie tej linii wynoszą 10%, a powód był taki, że biznesplan, mówię w cudzysłowie, nie było tego słowa użytego, zakładał, że tą trasą będą jeździły 4 pary pociągów na dobę. No ja się wcale nie dziwię, że PKP nie chce realizować takiej linii, skoro ma być taka nierentowna. Wydaje mi się, że gdyby po tej linii jeździły szynobusy co godzinę, tam i z powrotem, to problem transportu Cieszyn-Wisła mielibyśmy w dużej części rozwiązany. Druga rzecz to planowanie przestrzenne. Pan burmistrz raczył powiedzieć, że powierza się te plany profesjonalistom. To ja się pytam, jaki to był profesjonalista, który przewidział tereny inwestycyjne w Cieszynie na Gołdowach, gdzie różnica terenu wynosi 35 metrów. Który inwestor zechce inwestować w terenie, który jest po prostu nie do zabudowy, zarówno obiektem przemysłowym, jak i obiektem handlowym, wielkoprzemysłowym, wielkopowierzchniowym. Trzeci temat, turystyka. 4 lata temu na tej debacie z panem burmistrzem Macurą, też tutaj byłam, zresztą co 4 lata to samo się powtarza. Turystyka, turystyka i wiecznie turystyka. Imprezy, jeszcze mam jedno na koniec do wszystkich. To jest na razie jakby podsumowanie tego, co słyszałam. Turystyka, owszem, tak, ale nie związana tylko z imprezami, czyli jakby działaniami miękkimi. Turystyka przede wszystkim wiąże się z tym, że dane miejsce jest warte zobaczenia i odwiedzenia. I teraz sprawa najważniejsza. Obserwując to, co się dzieje w Cieszynie, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje, o wydawane środki, bulwersujące sprawy. Mogę dać jeden przykład. Zrobiono analizę możliwości przywrócenia tramwaju w Cieszynie. Wydano na tą analizę 97 tysięcy złotych, żeby się przekonać, że po cieszyńskich drogach nie można zrobić torowiska. To jest po prostu niewyobrażalne, że można tak proste pytania zadać i zapłacić za nie 97 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o inne inwestycje, proszę Państwa, mi jest Was żal, przepraszam, mówię tak trochę spoufale, żal. Ponieważ ktokolwiek zostanie wybrany burmistrzem Cieszyna, niestety musi się zmierzyć z urzędniczym układem zamkniętym, który w Cieszynie rządzi od wielu, wielu lat. A najlepiej widać to po inwestycjach, po sposobach przeprowadzania przetargów. Kilka przykładów. Rynek, który miał być rewitalizowany już dawno. Trzy razy ogłaszany przetarg, nierozstrzygnięty skutecznie. Dom Narodowy. Remont niby skończony, ale nieskończony. Wczoraj tam byłam na zajęciach w salce baletowej. Podwórkiem przejść się nie da. Trzeba było przeczłapać przez w butach brudnych. Po wyremontowanej sali widowiskowej, po ledwo co odświeżonym parkiecie. Połączenia komunikacyjnego między dwiema klatkami nie wykonano. Proszę się zainteresować, kto i w jaki sposób zlecał tą opracowanie tego projektu, który w ogóle nie zakładał rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, czy w ogóle komunikacji w tym obiekcie. Kolejna sprawa to przetarg niedawny. Rynek Głęboka
Zamkowa 1. Z racji tego, że brałam udział w konkursie na Zamkową 1, zostałam w ten sposób, po takim ogłoszeniu przetargu, wyeliminowana z możliwości startu w tym zadaniu, ponieważ nie mam 500 000 zł na koncie. Nie mam zespołu projektowego, który byłby w stanie opracować 3 zadania w 2,5 miesiąca, co jest zresztą niewykonalne, bo cały obszar zabytkowego Centrum Cieszyna został wpisany do rejestru zabytków, gdzie procedura administracyjno-budowlana w takich przypadkach trwa do 0,5 roku albo i więcej. Specyfikacja została przygotowana w taki sposób, że obiekt na Zamkowej 1 ma nawiązywać do zwycięskiej pracy poprzez ograniczenie kubatury. I ma tam stanąć replika tramwaju, bo do takiego wniosku doszli autorzy owej analizy za 97 tysięcy. Tylko oni nie zapytali turystów, czy chcą zobaczyć replikę, bo turyści odpowiadali na pytanie, czy chcą się przejechać tramwajem. I proszę Państwa, wyrzucany pieniądz w błoto. 3 przykłady. Pierwszy, most Rosza, projekt, który pan Rosz przerobił, nie do realizacji. Kolejny, Zamkowa 1, projekt Roberta Koniecznego, za projekt zapłacono, wyrzucony do kosza. Konkurs Zamkowa 1, na nagrody 23 tysiące, nie wiem ile kosztowała organizacja konkursu, wyrzucony do kosza. Jeżeli tak się chce budować to miasto, to ja nie wróżę Cieszynowi niczego dobrego. I pytanie do wszystkich Państwa. Kto z Państwa jest świadomy istnienia tego urzędniczego układu zamkniętego i kto z Państwa będzie miał odwagę go rozmontować? Dziękuję. Szanowni Państwo, no jest to faktycznie też na sesji zwracałem uwagę, gdzie omawialiśmy przesunięcie dużych środków, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrealizować tych projektów, między innymi w tym roku właśnie, jeśli chodzi o Zamkową 1, głęboką. I też zadałem pytanie, co z tymi konkursowymi pracami, które wygrały, czy będą użyte, jakby no w sensie i miasto ogłosiło konkurs, ktoś wygrał, myśmy zapłacili i teraz się okaże, że my będziemy projektować wszystko jeszcze raz, tak? No to po co taki konkurs był? Druga rzecz. Jeśli chodzi o walkę z tak zwanym układem, ja 4 lata temu deklarowałem dość mocno, że stop układom, tak? Takie było moje z jednych haseł i ono jest jakby ciągle nadal aktualne. Dziękuję. No niestety nie wygrałem wyborów, no. Drodzy Państwo, radny, jeśli chodzi o kompetencje Rady Miejskiej, no niestety nie mają wpływu na zatrudnianie. To jest tylko i wyłącznie kompetencja pana burmistrza i nikt raczej nie powinien w te kompetencje wchodzić, tak? To niestety... Jest pan przewodniczącym komisji rewizyjnej, ma pan ogromną władzę. Ogromną władzę, jeśli chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o zakres finansowy. Nie jest kompetencją komisji rewizyjnej kontrolowanie pracy pracowników. Wnioski do burmistrza o ocenę pracy urzędu miejskiego. Na początku tej rady zgłosiłem wniosek o przeprowadzenie wartościowania stanowisk. W tym urzędzie dostałem odpowiedź negatywną. To jest 4 lata, tak? Tak. Jeden wniosek. Tak samo ten sam wniosek złożyłem w zeszłej kadencji, tak? No to rozumie panie Wojtku, że składanie takiego samego wniosku co miesiąc by przyniosło skutek, tak? Tak? Dobrze? Dobrze, w takim razie, jeśli będzie mi dane, to się poprawi i taki wniosek będę składał co miesiąc. Ja niestety, pewno krótko też, ja niestety nie mogę
powiedzieć, co rozmontuję, jak rozmontuję. Mogę tylko powiedzieć, że do tej pory pracowałam na tyle transparentnie i uczciwie w tych miejscach, gdzie jestem, że tylko tym mogę dać świadectwo tego, jak będę pracować, jeśli będę mieć taką okazję. Nigdy z nikim w żadne układy nie wchodziłam i zawsze pracowałam po prostu z ludźmi. I zawsze stawałam po ich stronie, nie mając w tym żadnego interesu, bo ani w Boguszowicach, ani przy przedszkolu numer 1, ani kiedy robiłam analizę głębokie, jakie mają szanse kupcy, przedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą swoje interesy, jakie mają szanse, czy co mogą zrobić dla tej przestrzeni, żadnego z tego innego pożytku, poza tym największym poczuciem wspólnoty, budowanie zaufania i odpowiadania na kryzys więzi społecznych. Dla mnie to są priorytety. Zaufanie, więź społeczna i wyobraźnia. I uważam, że mam dość siły, chyba też dość historii za sobą, żeby powiedzieć, że na pewno układy są czymś, co nie może być toczone dalej w tym mieście, ale żeby powiedzieć, które i jak, mogę tylko powiedzieć, że mamy w planie, nie będąc przygotowana na takie pytanie, likwidacji Biura Promocji Informacji i Turystyki, likwidacji Wydziału Kultury i przeniesienie tych kompetencji, bo żadna z nich, to nie chodzi o usuwanie ludzi, tylko chodzi o to, żeby jedna instytucja zajmowała się danymi kompetencjami, a nie, że trzy instytucje tymi samymi kompetencjami. Potem się baby kłócą, zamiast wziąć się do roboty. Więc robota jest tym, co jest gwarancją braku układów. Jak ludzie będą mieć co robić, nie będą się nudzić, to będą pracować tak, jak trzeba. I przede wszystkim ma być transparentnie, to znaczy zarówno nasze zarobki, jak wszystkie te rzeczy, które są związane z finansami, powinny być transparentne, tak jak w Słupsku. Proszę Państwa, tam zakończyły transparentne zarobki ludzi wszelkie układy. Tyle. Szanowni Państwo, zacznę od tej transparentności, ponieważ pojawiło się w międzyczasie takie pytanie dotyczące zarobków kierowników i tak dalej, więc na bieżąco żeśmy to opublikowali opinii publicznej, czyli ten postulat, można powiedzieć, jest już realizowany, jest to wszystko przejrzyste, jeżeli Państwo chcecie. Jest, to już jest opublikowane, tak jakie pytanie było, taka była odpowiedź. Może to Pan sprawdzić, niedawno było pytanie dotyczące nagród udzielanych przez burmistrza miasta. Opublikowaliśmy to, nie mamy tutaj jakby nic do ukrycia. Oczywiście może to być różnie oceniane, ktoś może być zdziwiony, natomiast postulat transparentności oczywiście jest w pełni realizowany. I teraz pozwolę sobie przejść do tych kolejnych punktów wywołanych przez panią Grażynę Kołder. W przypadku kolei, ja chciałbym, żebyśmy czasami w Cieszynie trochę lepiej o sobie myśleli. Myślę, że wtedy też łatwiej by się nam żyło. I ja zostałem zaskoczony tą informacją, która pojawiła się w jednej z gazet, ale też na portalach informacyjnych o tym, że jest bardzo poważne zagrożenie, że właściwie ta kolej już nie powstanie. Wobec tego zaraz zainterweniowaliśmy do kolei, do władz województwa śląskiego. Odpowiedź ostatnia, a byłem o tyle zadziwiony, że dokładnie w tydzień wcześniej otrzymałem pismo o tym, że prace są realizowane i kiedy mają być zakończone. No i teraz przeczytam Państwu może korespondencję z 5 października. Otrzymałem potwierdzoną informację, że na ostatnim spotkaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi a inicjatywą Jaspers uzgodniono, że przetarg na rewitalizację linii kolejowych Bronów-Wisła z odcinkiem Goleszów-Cieszyn będzie zawierał również trasę z Goleszowa do Cieszyna. Oczywiście, że to nie jest tak, że my się nie martwimy, że nie powinniśmy trzymać ręki na pulsie, ale chciałbym, żebyśmy do różnych rzeczy podchodzili dość spokojnie. Wtedy, kiedy się pojawia faktycznie niebezpieczna informacja, mówcie to Państwu. Natomiast ja nie tylko spotykam się, proszę Pana. Obiecał, że z mieszkańcami będzie się Pan spotykał co miesiąc. Zrobił Pan dwa spotkania, to z kim my mamy gadać i komu mamy to przekazywać? Przedsiębiorcy 4 lata czekają, że Pan wie. Ile razy byliśmy u Pana?
Co pan zrobił w naszym kierunku? Za każdym razem byliście przyjmowani, jak się przyszło. Ale oczywiście, pan nie robił. Ale z tego nic nie wynikło. Trzy miesiące po wyborach, później. Nic nie robił. A panie burmistrzu, niech mi pan powie, czy najpierw pan kupuje samochód, czy potem pan kupuje prawo jazdy, robi prawo jazdy. Bo pan się tu chwali tym dworcem, a co znam dworca za 17 milionów, jak my nie możemy nigdzie z tego dworca korzystać? Czy ja mogę dojechać do Stronia, do Wojewska? Wydał pan takie astronomiczne pieniądze, że była Polska. 36 tysięcy ponoć na kanapeczki było. No, może o takich rzeczach... Może ja... Przepraszam. Przepraszam. Dlatego jeżdżą autobusy. Jeśli można... Wispol nie jeździ. Szanowni Państwo, jeśli można, pozwólcie również nam odpowiedzieć na to pytanie, które padło. Myślę, że tak jak Krzysztof był w Radzie przez te 4 lata, ja również 4 lata temu, będąc nawet tutaj na tej sali z naszym kandydatem na burmistrza Mariuszem, dostaliśmy informację, znaczy właściwie pan burmistrz Świcek powiedział: wy się jeszcze zderzycie z taką ścianą, że te wasze wszystkie ideały to legną w gruzach. No, zderzyliśmy się ze ścianą, faktycznie zderzyliśmy się ze ścianą, staraliśmy się jakoś z tym poradzić, raz nam się udało, wao, lepiej, raz gorzej. Natomiast no, na pewno są takie osoby, za którymi, bym powiedziała, nie tęsknię w Urzędzie Miasta, które robiły nam pod górkę. Natomiast no, dajcie Państwo nam się wykazać. No, my nie będziemy wchodzić w kompetencje pana burmistrza. To są jego pracownicy. Pan burmistrz, o ile wiem, ocenia ich bardzo dobrze. Ja również oceniam. Ja również, przepraszam, mogę dokończyć, oceniam te osoby, niektóre z tych osób bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o kolej, to ja nie wiem, czy my tutaj mamy się czym bardzo ekscytować tym, że będziemy mieli kolej z jednej i z drugiej strony. Bo w tej chwili mamy tylko od strony Zebrzydowic, czy też od strony Czech, i to blokuje nam kompletnie miasto. Wyobraźcie sobie, jak będzie jeszcze przez tory wjeżdżał pociąg od strony Bielska. Będzie z jednej i z drugiej strony, przez miasto nie będzie można przejechać. Nic tak naprawdę nie robimy, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby tymi pociągami jeździli. Ja mam okazję stać 3 razy na przejeździe kolejowym, jadąc do Cieszyna, i pociągi są puste. Także ja bym się jednak mimo wszystko nastawiała na to, że powinniśmy poprawić komunikację w mieście i nasze autobusy. Natomiast i nasz węzeł przesiadkowy, który jest nazwany węzłem przesiadkowym, powinien być też węzłem, czyli tam powinny wszystkie nasze autobusy miejskie dojeżdżać i tam powinniśmy się przesiadać do autobusów, które nas wywiozą z Cieszyna w różne strony. Niech pani stanie każdy dzień na Bielskiej rano o 7 i zobaczy, ile ludzi wyjeżdża z Cieszyna w stronę Bielska. I wtedy by pani wiedziała, po co są pociągi. Jaką pan ma gwarancję, że pojadą pociągiem? Można? Bo jeszcze potem w Bielsku się i tak trzeba przesiąść, żeby gdzieś dojechać w inne miejsce. Ale ja wracam do tego podstawowego pytania, które tutaj padło, no, nawiązując do pewnego filmu Kładzenie. Ja przychodziłem tutaj, proszę Państwa, do starostwa jako outsider, czyli człowiek niezwiązany tutaj z żadnymi, że tak powiem, sieciami powiązań i tak dalej. To ma dobre i złe strony. Dobre, bo można działać, złe, bo jest się narażonym na rzeczywiście brak w pewnym momencie wsparcia. Chcę powiedzieć, że ja może powiem coś niepopularnego, ale mnie to pytanie ucieszyło. To jest kwestia również tego, jak ludzie w Cieszynie, mieszkańcy, podchodzą do pewnych spraw. Kwestia struktury społecznej nawet i tego, czy chcą zmian. Bo to na to się muszą zdecydować. Albo chcą, albo nie chcą, generalnie.
nie jakieś pojedynczo, wycinkowo patrzenie. Proszę Państwa, co do strefy zabytkowej, no chciano mi szpital tym objąć, o czym żeśmy w ogóle nie wiedzieli. Przypadkowo w Katowicach żeśmy się dowiedzieli i byłoby amen z różnymi inwestycjami i tak dalej, które i tak potem zostały wstrzymane. Tak po prostu nie można. Trafiali do mnie inwestorzy nie mogący załatwić tutaj spraw po 2-3 lata. To jest w ogóle skandal, to jest kompletnie niezrozumiałe. I to nie powiat, jak się mówi, bo powiat ma przed sobą plan zagospodarowania przestrzennego, który mu gmina daje i na podstawie tego wydaje pozwolenia. Było coś rzeczywiście, przepraszam, że tak powiem, w tej atmosferze. Może to jest niepopularne, co powiem, ale tu musi powstać jakaś taka siła, która będzie chciała zmian. I nie chodzi o to, że ten człowiek będzie na początku wiedział, że tam jest dziura, czy tam dziury nie ma, bo ten człowiek ten Cieszyn przejedzie. Musicie się Państwo na coś generalnie zdecydować i zobaczyć, co się stało. Ja mogę zamieszkać w Cieszynie chętnie, z przyjemnością, chciałem nawet, ale tu nie było gdzie. Wiecie, proszę Państwa, i więc o tym mówię. I wówczas bez tej sieci powiązań, bez tego wszystkiego, ci pracownicy zaczynają również inaczej pracować, proszę Państwa. Bo oni wiedzą, oni patrzą na początek, czy oni mogą, czy nie mogą. Jak widzą, że mogą, że jak mają wsparcie, że się nie boją, że mogą odnaleźć 40 hektarów ukrytych w powiecie, o których nikt nie wiedział, wiecie Państwo. No to w tym momencie to idzie, że mogą ruszyć ze szpitalem, z pawilonem diagnostyczno-zabiegowym, który wojewoda Bielski określonej opcji politycznej wstrzymał. Tylko proszę Państwa, nie wszystko może się da powiedzieć, ale ja gwarantuję jedno, że ja się tego nie boję. Ja położyłem łeb za szpital i inne rzeczy. Mogłem sobie żyć jak w maśle. Nie zrobię, ale zrobię jedno. Jeżeli Państwo zaufacie, to przestaje istnieć. I to gwarantuję. A ludzie, to nie jest kwestia zwolnień. To jest kwestia wyzwolenia ludziom pracy i znalezienia im odpowiednich miejsc. Chyba pan trochę przesadza. Może.